Nowy odcinek, nowe pytania, pewnie jesteście bardzo ciekawi, na jakie pytania dziś odpowiemy, więc oglądajcie. Można powiedzieć, że dzisiaj zaczynamy od samego fundamentu, czyli pierwsze pytanie, na które dzisiaj odpowiemy, to czy Adam i Ewa naprawdę istnieli? I dlaczego jest to tak przedstawiane? Czy Adam i Ewa istnieli? Myślę, że na to nie można odpowiedzieć wprost. Najprawdopodobniej nie istnieli. Generalnie Kościół i sam katechizm nie mówi nic o istnieniu, czy na pewno istnieli, czy nie istnieli. Ja myślę, że to jest zabieg tylko taki potrzebny dla nas, dla ludzi, abyśmy zrozumieli miejsce człowieka w historii zbawienia. Ukazanie Adama i Ewy to... To jest krótka historia tak naprawdę, a przecież zawarte w niej jest tak dużo prawdy i tak dużo i wiele cennych wskazówek dla nas wszystkich ludzi. A także, żebyśmy zrozumieli, że ten człowiek jest ważny i stworzony na obraz Boży, tak jak Pan Bóg powiedział. A czy on się nazywał Adam i Ewa, czy się nazywał Grażyna i Janusz, to myślę, że tylko potrzebujemy do tego, abyśmy mogli po ludzku zrozumieć, że człowiek w pewnym momencie stworzenia również się pojawił i że jest bardzo ważny i potrzebny Panu Bogu. Pytanie numer dwa brzmi następująco. Jaka jest modlitwa o pojednanie i nawrócenie? No, według mnie to każda modlitwa może być taka, aby była tylko kierowana szczerze do Boga. Jeżeli jest to dobra modlitwa, to dobra modlitwa jest zawsze o pojednanie i zawsze o nawrócenie. W sensie, że taki ma skutek moim zdaniem. Jeżeli to oddamy, te takie najtrudniejsze sprawy, właśnie jeżeli chodzi o pojednanie i nawrócenie, oddamy to Jezusowi, no to możemy oczekiwać owoców tego pojednania i nawrócenia. A dla mnie osobiście, jeżeli coś nabroję i chcę, żeby Pan Bóg mi trochę wybaczył, to jak się modlę? Modlitwo Ojcze Nasz, jako dziecko do swojego Ojca i proszę Go o przebaczenie. Słyszałem o modlitwie świętej Rity właśnie co do nawrócenia. Natomiast kiedy przeżywałem taką trudność w przebaczeniu, klękami po prostu mówiłem: Panie Boże, Ty wiesz, co czuję do tej osoby, wiesz, jak mnie ona denerwuje, wiesz, co ja bym jej życzył, ale modlę się dla niej o dobro. To musi być na pewno szczera i prosta, skierowana do Ojca. Pytanie numer 3. Dlaczego do kapłana mówimy Ojcze, a do zakonnicy nie mówimy Matko? Takie ciekawe pytanie, więc słuchamy odpowiedzi. Kurczę, no nie, to jest przykre, bo do mnie nikt nie mówi Ojcze, a chociaż chciałbym, żeby ktoś powiedział Ojcze, bo bym się poczuł, że mam jakieś dzieci. Nie mam żadnego pojęcia. Ale tak na poważnie, wydaje mi się, że to jest taka hierarchia, że mówimy do kapłana Ojcze i generalnie to funkcjonuje tylko w zakonach, bo przecież jeżeli mamy księży diecezjalnych, nie zwracamy się do księdza Ojcze. I też to pokazuje, że mamy właśnie tą hierarchię i podkreślamy to kapłaństwo, bo mamy przecież również w zakonach i mówimy bracie. Mówimy bracie, a nie mówimy do wszystkich ojców. Najczęściej mówimy tak do zakonników, czyli zakonników, którzy są księżmi. Natomiast do zwykłych braci zakonnych mówimy tylko bracie, bo mają tylko śluby zakonne. Tak samo i w żeńskich zakonach mówimy siostro, ale do przełożonej mówimy matko. Także też to funkcjonuje i w żeńskich zakonach. Wystarczy tych pytań na ten odcinek. Dzięki, że oglądaliście go, że dotrwaliście do tego momentu. Zachęcamy Was do tego, żebyście wysyłali nam Wasze pytania, czy to w komentarzach pisali je, czy w wiadomości prywatnej do nas, czy po prostu w wiadomości na ośrodek Emaus. Chętnie na nie odpowiemy. Czekamy na nowe pytania. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, na razie. Miłego weekendu i niedzieli. Do zobaczenia. A ja nie wiem, ty jesteś tu szefem. Moje pierwsze wystąpienie przed kamerą, tak, że tak powiem, przed widzami, więc pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zawsze marzyłem, żeby to powiedzieć do kamery, że pozdrowienie ślę przede wszystkim do mojej rodziny i do mojej mamy. Dziękuję.